Porsche Taycan to pierwszy elektryczny model w historii tej marki produkowany seryjnie. Samochód skonstruowany z myślą nie o tym, aby być autem elektrycznym, lecz autem sportowym o napędzie elektrycznym, a to duża różnica. Konstruktorzy wyznaczyli sobie cel, aby dawał on przede wszystkim radość i podniecenie motoryzacyjnymi emocjami. Prowadzenie i osiągi to najwyższa liga, która w pewnych sytuacjach znacznie przewyższa samochody spalinowe. Napęd elektryczny się nie męczy, a przyspieszać można bez przerwy aż do wyczerpania energii. Każde wciśnięcie pedału gazu skutkuje czymś takim. Stąd taka konstrukcja zagłówka, aby był jak najbliżej głowy, bo lata ona non-stop. Kiedy te szaleństwa miną i przyzwyczajcie się do tego, że samochód ma blisko 700 koni mechanicznych, a setkę robi w nieco ponad 3 sekundy, Taycan staje się zadziwiająco cywilizowany, komfortowy, wygodny i przede wszystkim piekielnie cichy. Porsche Taycan jako samochód elektryczny doskonale czuje się w mieście, gdzie pokazuje swoją przewagę nad spalinówkami poprzez cichą pracę i dużą efektywność. Moment obrotowy dostępny od najniższej prędkości w każdym momencie, kiedy wciska się pedał gazu. Deklarowany przez producenta zasięg około 400 km wydaje się realny, bowiem samochód, który odebrałem z Porsche Centrum Sopot, naładowany w 100% wskazał zasięg aż 419 km. Mimo że nazwa może wydawać się absurdalna, bo skróty Turbo czy Turbo S przypisane są do modeli spalinowych, to jednak Taycan dorównuje im zarówno pod względem prowadzenia, jak i przede wszystkim osiągów. Co więcej, w mojej opinii Taycan jest również najbardziej komfortowym modelem w całej palecie Porsche. Porsche Taycan jako pierwszy elektryczny samochód w historii tej marki wprowadza ją w zupełnie inny świat. Wielu purystów powie, że Taycan nie jest prawdziwym Porsche. Otóż jest prawdziwym Porsche, ale odpowiednim do czasów, w jakim przestało mu funkcjonować.